drugi tom Alfabetu Idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book. Polecam serdecznie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. No, to mamy kolejną wojnę polsko-polską, tym razem o in vitro. Lewica, która współtworzy rząd Donalda Tuska, ogłosiła jako swój wielki sukces i jako swoje wielkie zobowiązanie doprowadzenie do tego, żeby zabiegi in vitro były refundowane z publicznych pieniędzy. Przygotowano ustawę, którą podpisał Andrzej Duda, ten sam Andrzej Duda, który w 2015 roku przedstawiał siebie jako gorliwy katolik, który zawsze podąża za nauką Kościoła. Konfederacja się temu sprzeciwia, PiS-owi jest wszystko jedno. Rozgorzała na tym tle oczywiście wojna światopoglądowa, poglądowa, wojna polsko-polska i tak dalej. Kościół ustami arcybiskupa Gądeckiego namawiał prezydenta Dudy, żeby pozostał wierny swojemu sumieniu i zawetował tą ustawę. Zwolennicy in vitro mówią o tym, że trzeba pomagać parom, które nie mogą mieć dzieci, mówią o postępie medycyny, etc., etc. A zwróćcie Państwo uwagę, że nikt nie mówi o tym, o co tutaj tak naprawdę chodzi. A chodzi nie o żadne pomaganie ludziom leczyć bezpłodność, chodzi nie o żadne światopoglądy, bo to może w mniejszym stopniu, chodzi o pieniądze, o gigantyczne pieniądze. Dzisiaj wszedłem rano na stronę jednej z klinik w Warszawie, która oferuje zabiegi in vitro i znalazłem tam cenę. Cena, taka podstawowa cena, to jest 20 tysięcy złotych. I do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze bardzo długą i drogą i długotrwałą terapię hormonalną, serię badań i konsultacji, co tą kwotę 20 tysięcy podwaja. I ta procedura, cała procedura in vitro od początku do końca ze wszystkimi konsultacjami kosztuje około 40 tysięcy złotych. Dla przeciętnej polskiej rodziny to jest wydatek nie do zaakceptowania. Dlatego właśnie już w 2010 roku pojawił się pomysł, żeby wprowadzić finansowanie in vitro z pieniędzy budżetowych. I tutaj znalazłem sobie takie dwie ciekawe wypowiedzi, które są bardzo ważne dla dalszych rozważań na ten temat. Otóż 5 listopada 2010 roku, czyli już 13 lat temu, ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz mówiła tak, tutaj mam cytat: szacujemy, że po wprowadzeniu nowej ustawy rocznie wykonywać się będzie w Polsce około 10 tysięcy zabiegów. 10 tysięcy zabiegów. I dalej ówczesna minister mówi tak: oczywiście mamy świadomość, że na zabieg zdecydują się tylko ci, którym pozwoli na to światopogląd. Na tej konferencji prasowej, którą ja sobie znalazłem w internecie, Ewa Kopacz w 2010 roku mówiła, że według statystyk Ministerstwa Zdrowia, ona przecież wtedy kierowała Ministerstwem Zdrowia, to z powodu braku potomstwa cierpi w Polsce 1 000 000 par. I to daje 1 000 000 potencjalnych klientów na zabieg in vitro. I teraz przyjmijmy, że w Polsce 90% osób to są katolicy i że 90% osób to są te osoby, którym światopogląd nie pozwoli na poddanie się zabiegowi in vitro. A więc zostaje 10% z 1 000 000, czyli 100 tysięcy, czyli w najgorszym, w cudzysłowie, wypadku, w najgorszym ekonomicznie wypadku, to około 100 tysięcy par będzie chciało poddać się zabiegowi in vitro, który już teraz kosztuje 40 tysięcy złotych. Czyli gdyby państwo chciało finansować in vitro po dzisiejszych cenach, to pierwszy taki bardzo wstępny kosztorys budżetowy to jest 4 miliardy złotych. Gigantyczna suma, przyznacie Państwo, prawda? I teraz co więcej. Zajrzałem dzisiaj na strony Światowej Organizacji Zdrowia. Jak Państwo wiecie, ja nie lubię tej organizacji. Uważam, że jest totalitarna i faszystowska, ale czasem jakieś statystyczne dane prawdziwe można tam znaleźć. I na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia znalazłem taką informację, że tylko w połowie przypadków zabieg in vitro kończy się powodzeniem. To oznacza, że z tych 100 tysięcy par, które tak można oszacować z wypowiedzi byłej minister pani Ewy Kopacz,
które chciałoby się, no mimo swojego światopoglądu, poddać zabiegowi in vitro, to połowa, czyli 50 tysięcy, zakończyłoby się niepowodzeniem. Czyli co trzeba byłoby zrobić? Trzeba byłoby jeszcze raz podwoić tą ilość zabiegów in vitro, czyli już finansować nie 100, a 200 tysięcy razy zabiegi in vitro. Czyli kwota 4 miliardów się podwaja. Dochodzi do 8 miliardów złotych. I czy to wszystko? Nie. Dlatego, że zwracam szanownych Państwa uwagę, że ta cena 40 tysięcy złotych, o której mówię, to jest cena na wolnym rynku. To jest cena taka, że oferują, to są oczywiście też droższe zabiegi, ale to jest taka cena, która działa według zasad wolnorynkowych, to znaczy kliniki nie mogą podwyższać tych cen, bo wtedy para zainteresowana in vitro pójdzie do innej kliniki. A więc klinika, która to teraz oferuje, no jest zainteresowana tym, żeby to zrobić możliwie tanio. A co się stanie, jeżeli państwo zacznie to finansować? Wtedy para Kowalski z Kowalską pójdą poddać się zabiegowi in vitro i będą gwizdać na to, ile to kosztuje. No bo i tak zapłaci państwo. Jeśli państwo płaci, to wszystko jedno, ile płaci. No to jaki będzie tego skutek? No skutek tego będzie taki, że dla kliniki oferującej zabieg in vitro będzie się jak najbardziej opłacać to, żeby ceny podwyższać. No i wtedy się dorzuci, prawda, jakieś dodatkowe konsultacje, dodatkowe terapie hormonalne, może dodatkowe jakieś lekoterapie, może jakieś konieczne badania jeszcze, jakich nie ma, etc., etc., etc. I to spowoduje, jeżeli to będzie finansowane przez państwo, że te ceny wzrosną natychmiast. Ja już sobie czytam w internecie, że ceny zabiegów in vitro w zachodniej Europie to jest od 40 tysięcy, ale euro wzwyż. Czyli od 160 tysięcy wzwyż. Czyli już z tych 8 miliardów robi się nam 20, może 30 miliardów złotych, jeżeli byśmy chcieli 100 tysięcy par poddawać takiemu zabiegowi. I tutaj teraz mała uwaga, bo jak wiadomo, prezydent Andrzej Duda ustawy podpisał, ale w którą stronę się to będzie rozwijać dalej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w tym dyskursie społecznym z ust przedstawicieli lewicy pada takie stwierdzenie para. Nie małżeństwo, tylko para. I co to oznacza? To oznacza, że procedurze in vitro będą się mogły poddać nie tylko osoby żyjące w małżeństwie, ale także no, pary rozumiane według prawa cywilnego, czyli konkubinaty, wolne związki. Ktoś na przykład, ludzie zaczynają tam ze sobą mieszkać, dochodzą do wniosku, a chcielibyśmy mieć dziecko, nie mogą mieć dziecka, no więc decydują się na in vitro, etc., etc. No, nie jest jasne, dlaczego mówię tylko o parach, bo przecież jeżeli prawodawstwo otworzy dostępność i refundację in vitro nie tylko dla małżeństw, ale też tak zwanych par, to kwestią czasu jest to, aż pojawią się singielki, które będą chciały też mieć dzieci, czyli samotne kobiety, prawda, niezwiązane z mężczyznami, dla których in vitro może się okazać właśnie taką jedyną okazją do tego, żeby zostać mamą. No i tu dochodzimy do następnej kwestii, bo tylko czekać, aż o refundację in vitro i o poddawanie się zabiegom in vitro, o finansowanie całego in vitro, będą walczyć pary rainbow jastych, tak to nazwijmy, prawda? Albo jakichś tam trans rainbow jastych i różnych innych. No, ze względów biologicznych oni nie mogą się poddać zabiegom in vitro, więc będą sobie znajdywać osoby, tak zwane surogatki, które będą dla nich zachodzić w ciążę sztucznie i nosić dzieci, prawda? To jest zjawisko, które jest już problemem w Europie, czyli tak zwanej surogacji. To właśnie tak to wygląda i kwestią czasu jest to, aż to przyjdzie też do nas. No bo przecież jeżeli państwo za coś płaci miliardy złotych z naszych podatków, no to dlaczego będą sobie myśleć jedni i drudzy, dlaczego z tego nie korzystać, prawda?
Także chodzi tutaj, szanowni państwo, o gigantyczne pieniądze, bo tak jak ja na początku wyliczyłem, to jest lekko licząc 8 miliardów złotych, no ale przecież może te wyliczenia przedstawione paręnaście lat temu przez byłą minister Kopacz już się zdezaktualizowały, może takich par chcących mieć dzieci z in vitro już nie jest 1 milion, tylko 2 miliony, może już sumienie będzie przeszkadzać nie 90%, a 50% i tak dalej. To wszystko, te wydatki będzie mnożyć, multiplikować i to dojdzie już do dziesiątek miliardów złotych. Ja pamiętam, jak w 2010 roku w listopadzie zaczynała się ta dyskusja na temat finansowania in vitro. Ja chodziłem wtedy często do Sejmu jako dziennikarz i pamiętam, że widziałem lobbystów witrażowych, ja ich tak nazywałem, czyli lobbystów tych firm zajmujących się in vitro, którzy próbowali rozpaczliwie docierać do posłów wówczas Platformy Obywatelskiej, rządzącej Platformy Obywatelskiej i obiecywać im góry złota za przeforsowanie tej ustawy, prawda? Bo tu chodziło o gigantyczne pieniądze. Ja myślę, że to już nie pojedyncze miliardy, ale dziesiątki miliardów złotych. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż znalazłem w internecie taki raport na temat procedury in vitro, które kiedyś zamówiło Ministerstwo Zdrowia Republiki Włoskiej. I ten raport, ja mogłem go przeczytać, bo jego wersję przetłumaczoną na polski opublikował Instytut Globalizacji. I patrzcie państwo, co tutaj pisze ten raport. Zaledwie co 20 zarodek ma szansę przeżycia w wyniku sztucznego zapłodnienia. W 2005 roku dokonano 58 869 przeniesień embrionów, co dało zaledwie 3385 urodzeń. Jeden poród wymagał więc zniszczenia 17 innych istnień. Z kolei w 2007 roku na 71 tysięcy zarodków dzieci przeniesionych z probówki do narządów rodnych kobiet przeżyło zaledwie 6 tysięcy. I Ministerstwo Zdrowia Republiki Włoskiej w tym raporcie, który Instytut Globalizacji opublikował po polsku, przywołuje jeszcze inne statystyki. W 2005 roku 5349 embrionów ludzkich obumarło na skutek rozmrażania. 60% kobiet poddająca się zabiegowi miała powyżej 50 lat. Z kolei 67 kobiet po udanym zabiegu rozmyśliło się i poddało się aborcji na życzenie. Ja myślę, że to się samo komentuje. Wyciągnijcie sobie państwo z tego sami wnioski. Natomiast z mojej strony tylko jeden apel. Jak słyszycie dyskusję o in vitro, jak słyszycie ten wielki lobbying, jak słyszycie państwo te hasła ze strony polityków rządzącej koalicji o tym, jak to będą popierać pary, które nie mogą mieć dzieci, jak to względy humanitarne wymagają finansowania in vitro, etc., etc., to pukajcie się państwo po głowie. Tu nie chodzi o żadne pomoc bezpłodnym parom, tu nie chodzi o żadne względy ludzkie, tu chodzi wyłącznie o pieniądze, o dziesiątki miliardów złotych, które państwo wyda z naszych pieniędzy dla klinik finansujących in vitro. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I wierzcie mi państwo, że będzie się ta sytuacja rozwijać tak jak w zachodniej Europie, czyli najpierw gigantyczne pieniądze wydawane dla par, potem awantura i agresja Rainbow Jastych, którzy też będą chcieli sobie zafundować dziecko z in vitro. Potem powszechne zjawisko surrogacji, a potem kolejny problem aborcji tych kobiet, które mają dziecko z in vitro, ale się rozmyśliły i postanowiły zmienić zdanie. No, do tego to właśnie prowadzi. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i jak zwykle zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania moich materiałów wszędzie tam, gdzie państwo uważacie to za stosowne. Bardzo proszę dla zasięgów komentarze i łapki w górę. Wszystkim tym z państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć, którym podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Będę państwu bardzo wdzięczny za każdą formę wsparcia finansowego, bo ten program i ten kanał mogą się rozwijać tylko dzięki państwa pomocy. Jak zwykle zachęcam państwa do lektury moich książek Imperium Marnotrawstwa, książka o tym, gdzie znikają nasze pieniądze, które dajemy państwu w formie
danin, podatków, różnych opłat. Książka dla ludzi o mocnych nerwach. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję.